Chodziłem na koncerty, zawsze widziałem skinheadów. Na koncertach zawsze ich było kupę, stali osobną grupą. Emanowali po prostu siłą, jakąś jednością, która po prostu nie była, której nie można było zauważyć wśród punkowców. Były sytuacje, że 10-15 skinheadów rozpędzało bandę punków. Nikt się z nimi nie bił, wszyscy się ich bali. To mnie zaczęło pociągać. Wielu, wielu ludzi zostało właśnie skinami z czysto pobudek właśnie takich chuligańskich, z pobudek właśnie agresywnych, właśnie chęć odstraszania reszty społeczeństwa, no bo wyglądem, prawda, zachowaniem. Ja myślę, że ja to przekroczyłem. Po prostu człowiek dojrzewa, nie wszyscy dojrzeli, prawda? Dojrzewa część nie dojrzała, ja dojrzałem akurat do idei właśnie nacjonalistycznej. Jak byliśmy punkami, no to ty i działaliśmy przed 89 rokiem, rozlepialiśmy po nocach ulotki, narażaliśmy się i zarazem to było takie przeciwko bolszewickiemu reżimowi, ale zarazem fascynowała nas muzyka punk, w ogóle takie zachowanie, no ale stwierdziliśmy w pewnym momencie, że to jest ślepa uliczka. Naturalną kolejną rzeczą zaangażowaliśmy się w działalność naszego lokalnego komitetu obywatelskiego. Było to no, naturalne, spotykali się tam bardzo różni ludzie, zresztą była to fala entuzjazmu, który no nareszcie to się zmienia, koniec systemu. Dla nas momentem takim wręcz kryzysu w te ideały Solidarności, w ogóle w tych ludzi, był moment wyboru Kiszczaka na premiera. Co było przez później późniejsze expose Mazowieckiego, w którym tak zasłabł i o grubej kresce. To już było, że tak tym nam po prostu oni pozbawili nas wtedy wszelkich złudzeń. Chodziliśmy na zebrania, braliśmy udział w manifestacjach, dysputach i przy tym, tak jak się mówi, hartowała się stara. I tak zaczęliśmy się hartować politycznie. Orła, potęgi symbol prowadzi nas mieczem i tarczą. Weźmiemy to, co było nasze od lat. Znów pójdziemy pokazać światu, na co nas stać. Dla mnie nacjonalizm jest tą doskonalszą formą patriotyzmu. Potrafię to uzasadnić. Dlaczego? Jednak patriotyzm jest, kieruje się na ogół w historii Polski emocjami. A nacjonalizm jest rozumnym pojmowaniem patriotyzmu i miłości ojczyzny. Ksenofobia jest to taki impuls niszczycielski, a nacjonalizm to właśnie ma na celu budowanie moralne, oprócz tego gospodarcze, państwa, kraju. Co to znaczy kochać swoją ojczyznę? No to znaczy przede wszystkim pracować dla niej, w moim przypadku uczyć się, kształcić się dalej. Kończę jedną szkołę, mam nadzieję, że się dostanę na studia, chcę się kształcić dalej. Chcę być mądrym człowiekiem, jak najmądrzejszym, żeby przez to właśnie móc kształtować przyszły obraz Polski, może politykę. To nasz standard w górze unosi, orzeł biały, korona go złoci. Nasze myśli, pragnienia, polska duma pochodzenia daje nam siłę i strzega. Nowego polskiego odrodzenia. Polska ponad wszystko, Polska moją ojczyzną, Polska moim domem, Polska z drugim morzem. Nie będą już pluli nam w twarze masoni, żydowscy zbrodniarze. Już nie będzie mordowana Polska ukochana, naszym celem zawsze będzie wielka Polska. Tu i wszędzie, wszędzie. Polska ponad wszystko, Polska moją ojczyzną, Polska moim domem, Polska z drugim morzem. Ugrupowania skrajnie nacjonalistyczne próbują sobie przywłaszczyć polską tradycję patriotyczną, z którą tak naprawdę mają niewiele wspólnego.
dlatego że faszyzm czy nazizm jest zdecydowanie sprzeczny z polską tradycją patriotyczną, z polską tradycją walki o wolność. Wywołuje to olbrzymie szkody w psychice młodego pokolenia, które zaczyna utożsamiać tradycję patriotyczną ze skinheadami, z faszystami, z ugrupowaniami neofaszystowskimi. To powoduje odrzucenie całej tradycji patriotycznej. Mówienie o ruchu skinowskim jako o jednej całości jest bardzo ryzykowne, bo nadmiernie upraszcza sytuację. Jest to ruch bardzo różny, gdzie oprócz kryminalnej żulerki można znaleźć również chłopaków, których z ruchem skinowskim łączy tylko wspólna tradycja i zamiłowanie do kontestacji. Są oni nazywani przez pisma skinowskie arystokratami ruchu. Tutaj pisze, czy chcesz, aby brudne świnie pieprzyły polskie kobiety? Tu jest narysowany znak, tak zwany white power, czyli ich znak rasistowski. Tu jest jakiś członek Ku Klux Klanu, a tu jest patriota polski z kijem umazanym we krwi i czarnym studentem, który leży z rozbitą głową. No wybacz, ale tego chyba nie można nazwać patriotyzmem. To jest, poza tym, że to jest rasizm, to jest bandytyzm. Chcę utożsamiać się z tym ruchem skinheads, jaki był w latach 60., 70. w Wielkiej Brytanii. To jest dla mnie po prostu esencja, że tak powiem, ruchu skinhead, czyli tak jak powiedziałem, dobra zabawa, muzyka, mecze i strój. Po tym można było poznać skinheadów. Można ich było spotkać w knajpach, można ich było spotkać na meczach. Gdzie była jakaś rozruba, tam byli na pewno skinheadzi. Siła, jedność, strój, muzyka. Są w Polsce środowiska bardzo wpływowe zwłaszcza w mediach, które gdyby skinheadów nie było, to musiałyby ich wymyślić, ponieważ mają z tego ogromną korzyść, różne korzyści propagandowe. Jednym z przejawów takich korzyści jest chociażby uparte przyszywanie wszystkich tego typu zjawisk do prawicy, czy nazywanie tego skrajną prawicą. Jest to idiotyzm dla każdego, kto ma jakiekolwiek pojęcie o historii doktryn politycznych. Wie, że faszyzm jest ideologią jakby uskrajnionego socjalizmu zakładającą podporządkowanie człowieka całkowicie kolektywowi, a kolektywu całkowicie wodzowi. To jest efekt typowy myślenia lewicowego. Prawica nie jest dla nich żadnym autorytetem. Wszystkie partie prawicowe są, przepraszam za wyrażenie, obsrane i poza tym podatne na wpływy masońsko-żydowskie. W związku z tym trudno im się identyfikować z ZHN-em, PC czy KPN-em. Taka inicjacja przechodzenia subkultury do nacjonalizmu nie jest tylko w naszym przypadku tutaj. Nie tylko my byliśmy jedynymi. Przychodził wielu, spotkało w tym określonym czasie, spotkało to wielu innych ludzi młodych. To tak samo jak my. Nasze drogi się niektórymi rozeszły, niektórzy wyewoluowali w zupełnie innym kierunku, który często jest, że tak powiem, albo jakiś taki, który ma znamiona aberracji umysłowej wręcz. Właśnie jak ludzie, którzy stali nagle z nacjonalistów, potrafili się, nie wiem, przetworzyć w narodowych socjalistów czy faszystów. No jesteśmy temu przeciwni, bo czujemy się polskimi nacjonalistami. Adolf Hitler nie jest dla nas bohaterem. No, ani Eichmann, ani inni zbrodniarze hitlerowscy.